Okej, jestem z wami z powrotem. Czas na kolejną sesję z Castlevania Rondo of Blood. I raz jeszcze zaczynamy stage numer 3. I teraz będziemy po prostu troszeczkę spokojniej grali. Dlaczego będziemy spokojnie grali? Dlatego, że w momencie, kiedy troszeczkę za bardzo szarżuję i zbyt bardzo emocjonalnie reaguję, to później popełniam banalne błędy. No i z tego powodu, że jakby za bardzo szarżuję też, jeżeli chodzi o gadkę, no to również się jąkam. Więc trzeba temu zapobiec oczywiście. Jak pamiętacie, tutaj mieliśmy ostatnim razem walkę z tą oto trupią czaszką, więc wypadałoby jej po prostu powybijać te wszystkie oczy, które tutaj będą. Niestety musimy również uważać, byśmy to my nie oberwali. O właśnie, w taki banalny sposób, bo nikt nie lubi w banalny sposób obrywać. No a tutaj wolałem niestety zmarnować, powiedzmy, moją tajną broń. Uwaga na nietoperze i na tych zombie ludzi. Jezu, jak to brzmi, zombie ludzi, na tych kurde... Nawet nie wiem, jak mogę ich nazwać. To są po prostu takie piaskowe stwory. Albo bagienne stwory. Whatever. Wszyscy wiemy, o co chodzi. I szybko, szybko, szybko ratuj się, ponieważ piasek może spowodować, że zostanę wsiąknięty, a tego bym bardzo nie chciał. Okej. I teraz... Dokładnie tak. Musimy sobie tutaj zeskoczyć, ponieważ tutaj będziemy mieli zaraz dziewicę do uratowania. Bo mamy tutaj nawet zejście w dół, którego oczywiście nie ogarnąłem na początku. I proszę bardzo, będziemy mieli tutaj Terrę. Siema Terra. Excuse me. Oh, a guardian angel sent from heaven to rescue me. The path up to here is safe. Hurry back to the village. Understand? Pardon, but what is your name? I'm Richter Belmont, the vampire hunter. Richter, go with God's protection. No, i przy okazji udało nam się zdobyć trofkę, bardzo fajnie. Cieszymy się tutaj wszyscy. Będziemy mogli się teraz radować. Ogólnie w wersji na... Właśnie teraz nie mam pojęcia, czy to było w wersji na SNES-a, czy w wersji na PSP. Tutaj byśmy dostali od Terry pewien upgrade, który na pewno by nam ułatwił walkę z szkieletami, które również tutaj są. Dokładnie to chyba z czerwonymi. No dobra, Terrę mamy uratowaną, więc tyle dobrze. Frajerze jeden. Na szczęście zginąłeś, więc nawet nie musiałem cię pomścić, bo w sumie takiego śmietnika jak ty nawet bym nie chciał. I teraz będziemy mogli dostać się do alternatywnego bossa, który znajduje się pod tymi tutaj kamieniami. Ale żeby się do niego dostać, to trzeba udać się schodami do góry i przeciąć łańcuch, którego zaraz w zasadzie przetniemy. Mam nadzieję tylko, że uda mi się go za pierwszym razem pokonać, ponieważ mój stan zdrowia jest, no nie powiem, że nie krytyczny bardzo. O, dobra, spadł. Drugi spadł. Tam słyszałem, że się coś zniszczyło. Dokładnie tak. Mieliśmy się tutaj dostać. No i zaczynamy, kurde. Oczywiście standardowy soundtrack, który zawsze się włącza w momencie, kiedy będziemy mieli konfrontację z bossem, musi nam również tutaj towarzyszyć. Topór mamy. Kasa. No, nawet nie zdążyłem zebrać. XD. Co tutaj będziemy mieli u góry? Serduszko. Sejduszko. Oraz...
Raz więcej serduszka. No i kurczaczek, który nas uzdrowił. I walkę z potężnym cyklopem. Uwaga na ogień. No to było bardzo lekkomyślne z mojej strony. Jeszcze jedno życie mam tylko, więc mam nadzieję, że przynajmniej się nam uda jakoś go pokonać, tego cyklopa. Ale dobry start, kurde, pierwsza śmierć bardzo fajnie, podoba mi się. A, oczywiście nie zdążyłem, bo jak żeby inaczej. Kurde, zapomniałem Steama wyłączyć. Ale dobra, trudno, to raczej przynajmniej nie będzie nam przeszkadzać. No bo w jakim stopniu miałoby nam przeszkadzać, skoro tutaj nawet nie będziecie widzieli, że mi się Steam włączył, więc no. Dobra, czas wyłączyć tę piękną pieśń i trzeba zbiczować tego klopsa. Tego klopsa, który jest cyklopem w zasadzie. On w sumie nie jest trudny z tego, co się orientuję, bo patrzcie, ile mu HP zresztą zabrałem. Czy patrzcie, jak go porobiłem. Dobrze. Dobrze, patrzcie, jak został porobiony ten śmieć. Jeden. Pięknie, pięknie, stage clear. Ej, bardzo dobrze mi poszło teraz, jak ja się trochę bardziej doedukowałem, bo musiałem oczywiście sobie zobaczyć Let's Play polskiego gamera, nie? Żeby sobie mniej więcej ogarnąć. I trochę was w błąd wprowadziłem poprzednim razem, ponieważ gra ma, okazuje się, że 7 stage'y, z czego ostatni to jest finałowy. Ten, w sensie, ten 8 rzekomy. Wiecie co? Ja chyba tutaj nawet zginę, żeby mieć po prostu te 3 życia. Tak myślę, że to był... A, bo dobra, w sumie walić to. Uwaga na kruki. Tutaj będziemy mieli kolejną dziewicę do uratowania. Na początku uratowaliśmy Terrę, więc teraz następna będzie... Nie Annette, tylko Iris. Dokładnie. Mi się zawsze te dwa imiona mylą. Iris z Annette. Ale uda nam się uratować, więc to jest tam tylko kwestia czasu. Dzisiaj mi się wydaje, że wątpię, że gierkę przejdziemy, ale... Przynajmniej będziemy mieli z dobrą, może nie połowę, ale... Nie no, w sumie tak, połowę już. W sumie już mamy połowę gry. Ale ta śmierć w ogóle była beznadziejna, więc... Sorry, wodzu. Te ropuchy to są jeszcze bardziej wkurzające niż te wrony. Bez kitu. Ale przynajmniej wrony mi już tyle HP nie zabierają. Dobra. Otworzymy sobie bramkę. I idziemy dalej. Dokładnie tak. O, tu już wiem, co się święci. Pamiętam odcinek gamera. Znaczy odcinek jest livestream gamera. To już wiem, co tutaj się będzie święciło. Tutaj będziemy musieli uważać na szkielety oraz na ropuchy. Ponieważ tu jest klucz ogólnie, nie wiem, czy wiecie. Tu jest klucz, który zabierze nas do właśnie Iris. Jedno życie. Jeszcze jedno życie. Po prostu jedno życie. Nie zmarnujmy tego. Najgorsze jest to, że w sumie tutaj będziemy mieli walkę jeszcze z Tom. Ona się Carmilla nazywała. Tak, bo tym razem będziemy z kobietą walczyć. I to bardzo zabawne, bo podejrzewam, że to będzie boss, który mi właśnie będzie sporo problemów sprawiał. Zresztą jak każdy boss tutaj. Nie oczekuję, że mi się uda oczywiście wszystko przejść. I dobra, i teraz co? Udało nam się wziąć tu, więc teraz...
Musimy się wrócić. Tak, musimy się wrócić. Właśnie nie pamiętam, czy tutaj był klucz, czy nie było klucza? Chyba nie było. A nie, czekajcie. Musimy chyba iść do tej bramy. Tak mi się wydaje. Czy się mylę znowu? Kurde, nie pamiętam. Wiecie, muszę zobaczyć. Nie, tędy chyba nie miałem być. Właśnie tędy chyba właśnie nie miałem iść, tak mi się wydaje. To wiecie co, to już wolę zginąć. Albo jeszcze inaczej, title i sobie wczytamy jeszcze raz ten poziom. To myślę, że będzie nawet lepsze rozwiązanie. (Śmiech) 40%. Patrzcie, jak nam ładnie idzie. 40%, czyli wygląda na to, że aby zdobyć 100%, to praktycznie 10% daje ci samo przejście jednego poziomu, jednego stage'a. I kurde, za każdym razem muszę ginąć w tym miejscu. Dlaczego tak jest? Dobra. Tutaj jest, dwa posągi zostały otworzone, więc teraz musimy iść dalej. Coś otworzone, no co ja gadam w ogóle, o co chodzi z otworzonym? Chodzi o to, że po prostu opadły te dwa posągi. I jak widzicie, trzeba na żabki uważać, bo żabki są bardzo niebezpieczne. Zeszliśmy sobie teraz tędy, tak jest, tutaj będziemy... O, i przy okazji level up dostałem, fajnie. 3 życia zawsze na propsie. Oh yeah! Tak jest, Iris tutaj na nas czeka. Dawaj, pogadajmy. Oh, are you human? Did you come to save me? Yeah. Oh my, you are injured. Nah, I'm fine. This is nothing to make a fuss over. See ya. Oh, wait a minute. My father is a doctor. That should do it. Thank you. Oh no, it's I who should be thanking you. Thank you very much. You're going further ahead, aren't you? Do be very careful. Aha, spoko. Fajnie, że sobie urwałaś kawałek rękawka, nie powiem. Oj. Ty, patrzcie, co sobie możemy tutaj wziąć. Księga by mi się chyba bardziej przydała, wiecie? O, dzięki za księgę. I teraz możemy już wracać. Nic tu po nas. No, nic tutaj po nas było, faktycznie. Dobra, no to możemy teraz chyba dostać się do tego alternatywnego bosika. Znaczy, tak. Nie, dobrze mówię. Dobrze powiedziałem, do alternatywnego bossa. W ogóle śmieszne jest to, że Iris tam sobie wyrwała kawałek tego rękawka. W ogóle nie wiem, co to miał być za gest. Czy ona chciała teraz pokazać, że ona też tak potrafi, patrzcie, jaka jestem silna. Rękawki potrafię sobie sama, kurde, ten wyrywać. Oczywiście, jesteś, kurde, świetna, Iris. Nie ma drugiej takiej jak ty. A muzyka tutaj też jest dowolona, zresztą posłuchajcie sobie sami. Nie! O kurde, ale zdymałem! Tam klucz był! Ale to głupota była jak nic! Jeszcze Grand Crossa zmarnowałem.
Dobra, jest. Tyle dobrze. Teraz uwaga. Dokładnie. Już wolę stracić Grand Cross, ale mieć klucz. Żeby sobie bram... Nie to. To chciałem zrobić. O, bardzo świetne tło. Już tutaj z chęcią bym coś w montażu dał, nie? Już bym tutaj coś w montażu dał. No, ale jak gdyby nigdy nic, patrzcie, fajny green screen. Myślę, że wszyscy lubimy taki green screen. Podążajmy dalej i ogarnijmy, co trzeba zrobić. A mianowicie czas na walkę z Carmillą. Nie mogę się jej serdecznie doczekać. Nie wiem jak wy, ale jestem ciekaw, jak mi pójdzie z Carmillą. Mogę dwa razy użyć, kurde, swojego tego power upa. Trupia czaszka, która krwawi, i golizna. Bo ta kobieta jest goła, o fuj. O ile to jest kobieta, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, czy to czasem nie jest facet z długimi włosami, ale to raczej jest kobieta. Ta gra jest, kurde, w ogóle mnie zastanawia, plus ile byłaby ta gra. Na pewno nie plus 3. Oj nie, jak tutaj jest krew. Nie prowokuj mnie do żadnego całowania. Nie chcę się z tobą całować, frajerko. A, jest Carmilla w własnej osobie. Ty, co ty robisz? Co ty, kurde, robisz? Patrzcie, ile ona HP miała, ile ja miałem HP. Ale to zdzierstwo jest. Skurczysyństwo jedne. Dobra, porobię ją zaraz. To tylko kwestia czasu jest. Zaraz jesteś robiona, walona na sukę jesteś zaraz. Carmilla. Dawaj. Ci zjadę zaraz tyle HP, że się zesrasz. Co jedynie. Odczep się ode mnie. Odczep się ode mnie. Na szczęście te twoje całusy nie zabierają mi HP. Już wtedy się zdenerwował, co nie? Czemu ona w ogóle tak miga? To mnie zastanawia. Wy w ogóle tego na nagraniu nie będziecie widzieć, ale ona mnie miga dosłownie. Frajerka zginęła. Nie zrobiłaś na mnie wrażenia, tyle ci powiem. Nie zrobiłaś w ogóle na mnie wrażenia, jako, bo myślałem, że będziesz trudniejsza. Ale jak widać, pozory mylą. Pozory dosłownie mylą, nie?